Tak już się nic nie zmieni, czyli czemu odpuszczamy w naszym małżeństwie? Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Jak to jest, że w firmie, w pracy, nieustannie się rozwijamy, nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, nieustannie się czegoś uczymy, idziemy do przodu, a często w naszym małżeństwie, tak jak wzięliśmy ślub 5 lat temu, 15, 35 czy 50 lat temu, tak na tym samym etapie się zatrzymujemy, ewentualnie jedynie tylko zdobywając doświadczenie, które, które mamy jako małżonkowie. Zamiast z roku na rok być coraz bardziej szczęśliwym małżeństwem, to często bywa tak, że z roku na rok wpadamy w coraz większą rutynę, coraz większy marazm, coraz większą obojętność i po prostu po jakimś czasie osiadamy na laurach i przyjmujemy postawę, a już i tak się nic nie zmieni, a już jak ma być, niech tak będzie, już i tak nic dobrego mnie w tym małżeństwie nie spotka. Jeśli tak jest, to najpewniej mamy którąś z trzech postaw, którą za chwilę Wam przedstawię, w podejmowaniu decyzji. Pierwsza postawa małżeńska może być taka, że po prostu jest wiecznie nie teraz. Takie małżeństwo może trwać wiecznie w pewnym punkcie i nie umie podjąć decyzji. Że tak jak było, tak jest i zawsze tak będzie. I lepiej niczego nie zmieniać. Odkładamy wybór w nieskończoność, ponieważ mamy przekonanie, że tego się nie da zrobić. I w rzeczywistości wychodzi tak, że wybieramy zawsze to, co jest dla nas wygodne, a nie to, co wymaga od nas wysiłku. Natomiast druga postawa, która nazywa się chcemy coś zmienić, ale to jedno nas blokuje, pokazuje, że mamy świadomość, że jest coś nie tak. Wiemy, co jest nie tak. Ale to jedno nas blokuje. Na przykład, wiemy, że musimy się wyprowadzić do większego mieszkania, ale czynsz może być większy. Albo nie mogę zrezygnować z tej pracy, ponieważ tutaj dużo zarabiam. I w konsekwencji boimy się podjęcia decyzji i zmiany. Wiemy, że Pan Bóg do czegoś nas zaprasza, ale odrzucamy to, dlatego wpadamy w marazm. Natomiast trzecia postawa, Postawa chrześcijańskiego małżeństwa to oznacza cali Twoi Panie, że wiemy, co musimy zmienić, znamy zagrożenia, że mimo tego, że możemy się cofnąć, nie wiem, w zarabianiu pieniędzy, że może nasze dziecko straci dobrą szkołę, bo wyprowadzamy się gdzieś dalej, być może, nie wiem, będziemy mieli mniejsze poważanie w pracy, ponieważ ją zmieniamy. Ale mimo wszystko podejmujemy ten trud dla dobra naszego małżeństwa, ponieważ wiemy, że ta sytuacja, którą mamy, zagraża naszemu małżeństwu i wprowadza nas właśnie w taki, a nie inny stan. Wiemy, do czego nas Pan Bóg powołuje i chcemy iść za tym głosem. Nie boimy się podjęcia ryzyka i to robimy. Zadanie na dziś. Zbadajmy, co nas blokuje, co powoduje, że wpadamy w rutynę, wpadamy w marazm i oddajmy to Panu, oddajmy to Bogu. Nie bójmy się podjąć decyzji o zmianie, nie bójmy się pójść do przodu i być w tej trzeciej postawie, o której przed chwilą mówiła Asia. W komentarzach zachęcamy Was do tego, byście podzielili się, którą postawę najczęściej przyjmujecie. Wpiszcie po prostu cyferkę. 1, 2 lub 3. Dziękujemy, że byliście z nami, zapraszamy Was za tydzień i prosimy, jak co tydzień, subskrybujcie, lajkujcie, dajcie łapkę w górę i pójście najdalej jak możecie ten odcinek, by inni też mogli go zobaczyć. Do zobaczenia za tydzień. Pa! pa!